Wieczór. Bardzo serdecznie witam Państwa w programie Od Słowa do Słowa, tej cotygodniowej, piątkowej audycji, w której pragniemy wspólnie rozmawiać, sięgając do Pisma Świętego i odkrywając tego, który jest szczególnym jej autorem: Boga. Temat dzisiejszego spotkania to modlitwa, czyli w kontakcie z Bogiem. Jak modlić się, aby nasze modlitwy były wysłuchane? Czym jest modlitwa? Czy każde miejsce i czas jest dobry, by modlić się? To tylko niektóre z zagadnień, które chciałbym z Bożym błogosławieństwem i z Bożą pomocą razem z Wami, drodzy Państwo, poruszyć, sięgając do Księgi Pisma Świętego. Pan Bóg objawia się człowiekowi w różny sposób. Poprzez przyrodę, poprzez czasem niezwykłe okoliczności, poprzez Pismo Święte. Bóg wielokrotnie daje człowiekowi do zrozumienia, jak bardzo pragnie kontaktu z Nim. Pan Jezus w Ewangelii Mateusza, czytam te słowa w 11 rozdziale i w 28 wersecie, zapraszał, pójdźcie do Mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani, i obciążeni, a ja Wam dam ukojenie. Pójdźcie do mnie, przyjdźcie do mnie. Bóg tak bardzo pragnie kontaktu z człowiekiem i obdarował człowieka niezwykłą możliwością, obdarował człowieka darem modlitwy. Wśród różnych definicji dotyczących modlitwy, jedne z najpiękniejszych to te, które mówią, iż modlitwa jest rozmową z Bogiem. Modlitwa jest otwarciem serca przed Bogiem, jak przed Przyjacielem. Ale w jaki sposób możemy modlić się? Pismo Święte w tej ważnej kwestii podaje nam wiele cennych rad, wskazówek, pouczeń, i chciałbym dziś kilka z nich razem z Państwem przeczytać. Zachęcam do otwierania tekstu Pisma Świętego, jeżeli tylko dysponujemy taką możliwością. Pierwszy fragment znajduje się w Psalmie 51. W Psalmie 51 i w wersecie 19 czytamy takie oto słowa. Ofiarą Bogu miłą jest duch skruszony, a sercem skruszonym i zgnębionym nie wzgardzisz, Boże. Wśród wielu cennych zasad dotyczących modlitwy, dotyczących tego kontaktu z Bogiem, Bóg zawarł i tą. Potrzeba, uznanie przez człowieka potrzeby jest tym, co wystarczy, aby Bóg z uwagą, z czułością mógł pochylić się nad człowiekiem i wsłuchiwać się w głos jego modlitwy. Sercem skruszonym, zgnębionym, nie wzgardzisz Boże. Zapewne wielu z nas jest rodzicami. Czyż sam fakt tego, iż nasze dzieci wyrażają potrzebę, iż potrzebują, nie jest dla nas wystarczającym argumentem, by wysłuchać ich, by przyjść z pomocą? Ależ oczywiście, że jest. Bóg również jako ten cudowny niebiański ojciec tak chętnie pomaga nam, gdy po prostu tego potrzebujemy. Trudno jest rozmawiać z kimś, kto takiej rozmowy nie życzy sobie. Trudno jest pomóc komuś, kto takiej pomocy nie chce. W kolejnym psalmie, w psalmie 66 i w wersetach 18 oraz 19, znajdujemy kolejną. Bardzo ważną radę dotyczącą modlitwy. Czytamy tam oto: Gdybym knuł coś niegodziwego w sercu moim, Pan nie byłby mnie wysłuchał. Lecz Bóg mnie wysłuchał i zwrócił uwagę na modlitwę moją. Jak napisał psalmista: Gdybym knuł, gdybym planował, gdybym zamierzał coś niewłaściwego, i może z tym niewłaściwym zamiarem zwróciłbym się również o Boże Błogosławieństwo, Pan nie wysłuchałby mnie. Niejednokrotnie może być tak w naszym życiu, że pragnęlibyśmy, planując pewne nie do końca dobre rzeczy, otrzymać niejako podpis Pana Boga pod tym, niejako pewnego rodzaju akceptację. Ale Bóg przestrzega, Przestrzega nas przed takim myśleniem. Co więcej, te słowa pokazują nam również, iż grzech pielęgnowany, świadomie pielęgnowany w sercu, może być niejednokrotnie wielką przeszkodą w naszym kontakcie z Bogiem, jeżeli ignorujemy Go, jeżeli staramy się postępować tak, jak gdyby nie istniał. A prosić Boga o inne rzeczy. W Ewangelii Mateusza w rozdziale drugim znajdujemy kolejny bardzo ważny warunek dotyczący modlitwy. 22 rozdział i werset. 21 rozdział, przepraszam, Ewangelii Mateusza i werset 22. I wszystko, o cokolwiek byście prosili w modlitwie z wiarą otrzymacie. Modlitwa z wiarą, modlitwa z zaufaniem. Przystępując do Boga, wznosząc serca w modlitwie, wiemy, iż czynimy tak dlatego, że On jest. On jest tym, który z uwagą spogląda na nasze życie. On jest tym, który tak bardzo interesuje się naszym życiem. Każdego z nas osobiście, jak gdyby niemal nie było innej osoby na tej ziemi. Dlatego możemy z wiarą, z zaufaniem mówić, bo On słyszy, wznosić serca, bo On rozumie. Ale wiara sprawia również, że gdy wznosimy do Boga nasze modlitwy, to ufamy, iż On odpowie w najlepszy sposób. Czasami możemy przyjść do Boga z pewnymi pragnieniami, z pewnymi, może już niemal zaplanowanymi odpowiedziami, których oczekujemy, że Bóg odpowie na nasze modlitwy właśnie w taki sposób, właśnie w tym czasie? Bóg jest tak dobry, tak mądry, że odpowie na nasze modlitwy, choć nie zawsze w sposób, którego oczekiwalibyśmy, ale w sposób niejednokrotnie lepszy. Nie zawsze może w czasie, który my wyznaczamy, ale w czasie najlepszym, odpowiednim: wiara, zaufanie. Przychodząc w modlitwie do Boga, możemy ufać w Jego dobroć i w chęć obdarowywania nas swoimi błogosławieństwami. W pierwszym liście Jana w rozdziale 5 czytamy o kolejnej bardzo ważnej zasadzie dotyczącej modlitwy. Pierwszy list apostoła Jana i rozdział 5. Jeden werset. Werset 14. Gdzie apostoł Jan pisząc właśnie o modlitwie wspomina Taka zaś jest ufność, jaką mamy do Niego Iż jeżeli prosimy o coś według Jego woli, wysłuchuje nas. Bardzo ważne jest, czy w modlitwie bierzemy pod uwagę to, jaka jest Boża wola, jaka jest Jego wola. Cóż możemy powiedzieć o dniu jutrzejszym? Cóż możemy powiedzieć o przyszłości naszego życia? Nasze spojrzenie jest w pewien sposób niepełne, ograniczone, ale jest Bóg, jest Jezus Chrystus, który tak dobrze zna również te dni, które są przed nami. I gdy przychodzimy w modlitwie, i nawet może wydaje nam się, że to, co prosimy, jest na pewno najlepsze, to zawsze warto. Biorąc pod uwagę możliwość błądzenia, to przecież takie ludzkie powiedzieć, Boże, ale nie moja, lecz Twoja wola, niech się dzieje. Ty wiesz, co jest dla mnie najlepsze. Ty wiesz, co będzie najlepsze w tej czy innej sytuacji. Jestem przekonany, że Gdybyśmy mieli taką możliwość spojrzeć w takich chwilach na nasze życie z tej Bożej perspektywy, nieraz podziękowalibyśmy Panu Bogu, że nie wysłuchał naszej modlitwy tak, jak oczekiwaliśmy. Bo spoglądając na nasze życie z Jego perspektywy, moglibyśmy dostrzec, że Bóg zawsze wybierał dla nas. Tą najlepszą drogę, tą najwłaściwszą, tą, na której mógł obdarowywać nas najpełniej swoimi błogosławieństwami. Uznanie potrzeby Boga, brak tego świadomego trwania w grzechu, wiara, zgodność z Bożą Wolą, ale przeczytajmy jeszcze kilka fragmentów, które pokazują nam, jak Bóg. Pogląda na modlitwę. Czego oczekuje od osób, które przychodzą do niego, by rozmawiać, by modlić się. W Ewangelii Łukasza w rozdziale 18 znajdujemy niezwykłą historię. Historię, która pokazuje nam, jak ogromne znaczenie w rozmowie, w kontakcie z Bogiem może mieć również pewnego rodzaju systematyczność, wytrwałość. Pan Jezus, jak czytam w 18 rozdziale Ewangelii Łukasza od wersetu pierwszego, powiedział podobieństwo o tym, że powinni zawsze się modlić i nie ustawać. Wytrwałość w modlitwie. To podobieństwo, ta ilustracja pozwólcie, drodzy państwo, że przeczytam kilka tych wersetów jest bowiem niezwykle przejmującą i pouczającą historią, dla nas dzisiaj. Był w jednym mieście pewien sędzia, który Boga się nie bał, a z człowiekiem się nie liczył. Była też w owym mieście pewna wdowa, która go nachodziła i mówiła: Weź mnie w obronę przed przeciwnikiem moim. I przez długi czas nie chciał. Potem zaś, powiedział sobie: Chociaż Boga się nie boję, ani z człowiekiem się nie liczę, jednak ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją w obronę, by w końcu nie przyszła i nie uderzyła mnie w twarz. I rzekł Pan, słuchajcie, co ten niesprawiedliwy sędzia powiada: A czyżby Bóg nie wziął w obronę swoich wybranych, którzy wołają do Niego we dnie i w nocy, chociaż. Zwleka w ich sprawie. Powiadam wam, że szybko weźmie ich w obronę, tylko czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie. Oto mamy historię pewnej ubogiej niewiasty, wdowy, samotnej, nie mającej w nikim oparcia, która przychodzi do sędziego tego miasta, wiedząc, że jest On jedynym, który może pomóc jej obronić ją przed jej przeciwnikiem niestety ów sędzia człowiek bardzo egoistyczny niewrażliwy na ludzką krzywdę na ludzkie potrzeby zbywa ową kobietę ale to jej nie zniechęca nie wiem jak postąpilibyśmy gdyby po pierwszym czy drugim razie spotkało nas takie nieprzyjazne potraktowanie ze strony tego sędziego. Być może nie mielibyśmy już odwagi, aby udać się tam po raz kolejny? Ale ta kobieta wie, że dla niej jest to jedyna droga ratunku. I jest bardzo wytrwała w swoim odwiedzaniu tego człowieka? Może spotykaniu go w różnych miejscach i przypominaniu mu o tym, jak bardzo potrzebuje jego pomocy. I któregoś dnia ów niesprawiedliwy sędzia uległ pewnej refleksji. Zastanawiając się nad tą sytuacją, powiedział: Ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją w obronę. Tak naprawdę zdecydował się jej pomóc nie ze względu na miłość do niej, nie ze względu na chęć bezinteresownej, prawdziwej pomocy, ale bardziej ze względu na troskę o swoje dobre imię. Podsumowując tą historię, pan Jezus powiedział: Słuchajcie, co ten niesprawiedliwy sędzia powiada. Zwraca naszą uwagę na wagę słów tego człowieka, słuchajcie, co ten człowiek powiedział. A potem, jak gdyby w kontraście do jego wypowiedzi, zwraca uwagę na swego ojca, na Boga, mówiąc: Jeżeli ten niesprawiedliwy sędzia gotów był ze względu na wytrwałość owej kobiety, zdecydować się, by jej pomóc, to co dopiero Bóg? Bóg, którego charakter. Jest zupełnym przeciwieństwem charakteru owego sędziego. Bóg, w którego sercu jest prawdziwa miłość do człowieka, jest prawdziwa chęć niesienia pomocy i wrażliwość słuchiwania się na ludzki głos. Jeżeli ten człowiek, ze względu na wytrwałość owej kobiety, zdecydował się jej pomóc, cóż dopiero, Bóg. Potrzebujemy, drodzy, wytrwałości w rozmowie z Bogiem, w modlitwach. Nie dlatego, iżby Bóg potrzebował może określonej ilości razy w wypowiedzeniu danych modlitw, po to, by zostać przez tą ilość przekonany, ale może po to, abyśmy my Mogli bardziej zrozumieć, czego pragniemy? A może, abyśmy mogli jeszcze bardziej zapragnąć tego, co jest prawdziwie ważne i czego naprawdę chcemy w naszym życiu? Modlitwa otwiera nasze serce, systematyczna, wytrwała modlitwa, otwiera nasze serce na możliwość przyjęcia Boga, przyjęcia Jego błogosławieństw. Prawdziwa modlitwa, nie jest jedynie zdawkową rozmową raz na jakiś czas, ale jest to czas, w którym pragniemy naprawdę być z Bogiem. W księdze przypowieści, w przypowieści Salomona i w rozdziale 28 znajdujemy kolejną bardzo istotną zasadę dotyczącą modlitwy. Księga przypowieści Salomona, rozdział 28 i werset 9. Zadziwiające słowa w kontekście tego, o czym powiedzieliśmy do tej pory. U tego, kto odwraca ucho, aby nie słyszeć nauki, nawet modlitwa jest ohydą, napisał Salomo. Słowa doprawdy zadziwiające, słowa, w których w pewnych sytuacjach modlitwa może być czymś niestosownym, niewłaściwym, a nawet, korzystając z tego mocnego słowa, ohydą, w jakiej to sytuacji? U tego, kto odwraca ucho, aby nie słyszeć nauki. Niewątpliwie bardzo ważne jest, gdy przychodzimy do Boga, co jest w naszych sercach. Czy jest gotowość pełnienia Bożej woli? Czy jest gotowość postępowania w zgodzie z Bożą nauką, z Bożymi prawami? Gdy przyjmujemy postawę, w której Przychodzimy do Boga może oczekując jedynie jego błogosławieństw, ale zamykamy swoje uszy, ponieważ nie chcemy słyszeć jego rad, jego pouczeń, jego wskazówek. Trudno jest w takiej sytuacji mówić o prawdziwym kontakcie, o prawdziwej relacji, której jedna i druga strona może powiedzieć to, co jest w sercu? Jakie to ważne, abyśmy, przychodząc do Boga w modlitwie, przychodzili z sercem, które jest otwarte, na napełnienie Bożej woli. Gdy prosimy o rady, o wskazówki, o pomoc, Bóg odpowiada, Bóg udziela swojej pomocy. Bóg poprzez nasze myśli. Poprzez Słowo Boże w różny inny sposób może wskazać nam rozwiązania, których potrzebujemy. One nie zawsze mogą być zgodne z tym, czego oczekiwaliśmy na początku, ale gdy pojawiają się te od Niego, czy jesteśmy gotowi przyjąć Jego naukę? Powiedzieć, Boże, skoro to jest Twoja droga, pragnę nią podążać. Pragnę za nią iść, iść za tobą, bo to Ty otwierasz przede mną taką oto drogę. Jakie to ważne, byśmy w poważny i gorliwy sposób podchodzili w swoim życiu do przestrzegania Bożej woli, do, dzięki Bożej łasce, dzięki Bożej pomocy, postępowania, które przynosi Bogu jeszcze jeden bardzo istotny element tej modlitwy która może łączyć jak najpełniej nasze serca z Bogiem otóż w ewangelii mateusza w rozdziale 15 znajdujemy słowa słowa pewnej nagany ale korzystając z tych słów możemy odkryć w, niej, w nich to pozytywne pragnienie dotyczące modlitwy, o którym mówi do nas Bóg. Piętnasty rozdział Ewangelii Mateusza i werset ósmy. Lud ten czci mnie wargami, powiedział w pewnym momencie Jezus, ale serce ich daleko jest ode mnie. Czym jest modlitwa? Jest rozmową, jest kontaktem z Bogiem, jest tym cudownym przywilejem, który otwiera przed nami Bóg, jakże często jest koniecznością, jeżeli pragniemy życia prawdziwie uduchowionego, prawdziwie, w którym cieszyć możemy się radością, pokojem, Bożym błogosławieństwem. Ale Pan Jezus w tych słowach, skierowanych kiedyś do zebranych wokół Niego ludzi, Dzisiaj przemawiaj do nas, kiedy zwraca naszą uwagę na to, iż modlitwa to nie tylko słowa, które pojawiają się na naszych ustach. To coś zdecydowanie więcej. Co więcej, zwraca uwagę na to, iż pomiędzy słowami, które pojawiają się na naszych ustach, a tym, co jest w naszym sercu, nie powinno być różnicy. Zwraca uwagę na to, iż modlitwa to nie jest jedynie pewien formalny, suchy zbiór słów i zdań, ale Bóg pragnie, abyśmy prawdziwie otwierali swoje serca. To jest najważniejszym celem modlitwy. Być może ktoś powiedziałby, aby została wysłuchana aby Bóg odpowiedział na nią. Tak, jest to bardzo ważne. Jest to bardzo istotne. Bóg słyszy każdą modlitwę. Ale może najważniejszym celem modlitwy jest to, że jako ludzie możemy nawiązać, a także podtrzymywać, rozwijać niezwykły kontakt z Bogiem stwórcą i zbawcą. Może najważniejszym celem modlitwy jest to, iż nasze serca mogą zostać złączone z Jego sercem. Że możemy cieszyć się tym niezwykłym przywilejem przebywania w Bożej obecności. Gdy Bóg spogląda na nasze życie, z jakże wielkim zaangażowaniem z jakże wielkim zainteresowaniem. Jest tak skupiony na moim i Twoim, drogi przyjacielu życiu, jak gdyby na tej ziemi nie było nikogo innego. Jest zaangażowany, przemawia do nas poprzez swoje słowo w różny inny sposób, ale tak chętnie słucha również tego, co mamy Mu do powiedzenia. Bóg tak pragnie, abyśmy rozmawiali z Nim swoimi słowami, abyśmy otwierali swoje serca przed Nim, jak przed najlepszym przyjacielem, któremu można zaufać. Abyśmy powierzali Mu najskrytsze pragnienia, tajemnice, myśli swojego życia. I to nic, że On wie wszystko. Że przenika każdą myśl, potrzebujemy rozmawiać z Bogiem również o sobie, o swoim życiu. Czy mamy każdego dnia coś do powiedzenia o sobie, Panu Bogu? Czy żyjemy z Nim w tym żywym, prawdziwym, głębokim kontakcie poprzez modlitwę? Bóg czeka. Bóg jest tym, który bardzo pragnie spędzać z nami te chwile na rozmowie. Bardzo pragnie, abyśmy mogli otwierać swoje serca dla Niego. Modlitwa. Cudowny przywilej, którym obdarzył nas Bóg. Cudowna możliwość wznoszenia swoich serc. U Stwórcy, Uzbawcy, przebywania w Jego obecności. On zaprasza, On pragnie, abyśmy byli z Nim, abyśmy, spędzając swoje życie, jak najczęściej spędzali je również wznosząc ze swoich serc wołania do Niego, dziękczynienia, przedstawiając Mu swoje prośby, błagania, ale także dziękując za to, że jest, za to, że odpowiada. Drodzy Państwo, te kilka słów refleksji, mam nadzieję, że z Bożym błogosławieństwem, są słowami refleksji, zastanowienia dla nas wszystkich. Za chwilkę będziemy mieli możliwość wysłuchania utworu muzycznego, w czasie którego Możemy również włączyć się do rozmowy poprzez zadawanie na czacie internetowym pytań dotyczących właśnie tego, o czym w tych chwilach przed chwilką rozmawialiśmy, sięgając do tekstu Pisma Świętego. Zapraszam po przerwie, po utworze muzycznym na dalszą część naszego programu. Od słowa do słowa. Witam serdecznie po przerwie, gdzie chcemy kontynuować temat, który dziś poruszaliśmy, modlitwa, czyli w kontakcie z Bogiem. Dziękuję serdecznie za szereg pytań, które zechcieli Państwo przesłać. Chciałbym za chwilkę odnieść się do nich, ale zanim to uczynię, pragnę powiedzieć o jeszcze jednej możliwości. Nasze spotkanie kończyć będziemy modlitwą. Jeżeli ktokolwiek z Was, drodzy Państwo, ma pragnienie, by przesłać również szczególną intencję, o którą pragnęlibyście, aby modlić się tutaj na tym miejscu, również może to uczynić. A teraz sięgnijmy do tych bardzo ciekawych, naprawdę interesujących pytań dotyczących modlitwy. Pan Wojciech pyta w ten sposób. Czy należy modlić się o rząd, polityków, urzędników? Przed nami wybory do rządu i mam problem, czy chrześcijanin powinien się w to w ogóle zaangażować? Proszę o sugestie. Oczywiście Bóg pragnie, aby wszyscy ludzie doszli do poznania prawdy, aby wszyscy ludzie byli zbawieni. Bóg udziela nam również wskazówek, Związanych z modlitwą właśnie o osoby, które piastują szczególne stanowiska w kraju, w państwie. Gdy otwieramy pierwszy list apostoła Pawła do Tymoteusza i tam rozdział drugi, to w tym rozdziale znajdujemy takie oto zalecenie. Przede wszystkim więc napominam, aby zanosić błagania, modlitwy, prośby, dziękczynienia za. Wszystkich ludzi. A kontynuując swą wypowiedź, apostoł Paweł pisze dalej: Za królów, za wszystkich przełożonych, abyśmy ciche i spokojne życie wiedli we wszelkiej pobożności i uczciwości. I za chwilkę dodaje: Jest to rzecz dobra i miła przed Bogiem, Zbawicielem naszym. To jest niezwykle ważne i Apostoł Paweł prosi o modlitwę za wszystkich ludzi, ale był łaska wspomnieć tutaj, aby szczególnie modlić się również właśnie o rządzących, o polityków, o urzędników, o tych, od których często bardzo wiele zależy, o tych, o tych, którzy mają niejednokrotnie bardzo wielki wpływ na funkcjonowanie państwa, na społeczeństwo, na to, w jakim świecie żyjemy. To jest związane również z tym, a, a modlić się możemy o mądrość, o Boże błogosławieństwo dla tych, których Bóg powołuje. Możemy modlić się o Bożą pomoc, aby ci, którzy są odpowiedzialni, ci, którzy pełnią różne odpowiedzialne urzędy w państwie, mogli czynić to dla Bożej chwały i z jak największym pożytkiem dla ludzi. Bo przecież wszelkiego rodzaju urzędy państwowe, w tym również, jest to służba na rzecz dobra społeczeństwa i warto, aby chrześcijanie mogli modlić się o tych wszystkich, którzy odgrywają pewne role związane z tą służbą. Pani Anna pyta, jak powinna wyglądać modlitwa do Boga. Patrz, list Pawła do Kolosan, trzeci rozdział i werset siedemnasty. Pozwólcie Państwo, że przeczytam te słowa, zanim dalej czytał będę pytanie. I wszystko, cokolwiek czynicie w Słowie lub w uczynku, wszystko czyńcie w imieniu Pana Jezusa, dziękując przez Niego Bogu Ojcu. A w dalszej części tego pytania czytamy, że były modlitwy zanoszone całą noc. Czy to można dziś fizycznie zrobić? Wplatając teksty biblijne, czytając duchowe książki, próbowałam i zasypiałam. Dziękuję za odpowiedź. Pani Anno, jak powinna wyglądać modlitwa do Boga? Dziś czytaliśmy wiele fragmentów, które, mam nadzieję, po części były. Już odpowiedzią, ale zacytowany fragment przez Panią zwraca uwagę na to, iż wszystko, co czynimy w słowie, w uczynku, czyńmy w imieniu Jezusa Chrystusa, dziękując przez niego Bogu Ojcu. A więc modlitwa to nie tylko słowa, to również nasza postawa, to w jaki sposób żyjemy na co dzień, ma ogromny wpływ na to, jak wyglądają nasze modlitwy w imieniu Pana Jezusa. Modlitwa w imieniu Jezusa to nie tylko modlitwa, w której na początku bądź na końcu wspominamy Jego imię, ale to modlitwa, w której pragniemy, aby nasze myśli wyrażały tak naprawdę Jego myśli. Pyta Pani również o modlitwy zanoszone całą noc. Rozmawiać możemy czasami bardzo krótko. Rozmawiać możemy czasami dłużej, a czasami całą noc. Boże serce jest otwarte. Bóg daje nam pewne możliwości. Są w życiu wydarzenia, są doświadczenia, są może czasami zmagania czy kłopoty, które sprawiają, że chcemy rozmawiać tak długo, tak wiele czasu poświęcić na otwieranie swojego serca przed Bogiem. I wtedy, jak gdyby upływające godziny nie miały znaczenia. Niewątpliwie pomocne w tym czasie modlitwy, bowiem jest to rozmowa, jest sięganie do tekstów Pisma Świętego, czytanie, a więc tak naprawdę słuchanie tego, co mówi do nas Bóg. Niewątpliwie jest to cudowna możliwość odbierania tych myśli, które Pan Bóg chce nam przekazać. Bo czas modlitwy to czas skupienia przede wszystkim na Nim. Pan Kuba pyta: Czy modlitwa zanoszona przez więcej osób ma większą moc? Jak to zorganizować? Koniecznie, koniecznie trzeba wyznaczyć temat? Czy są jakieś przykłady? Biblijne grupowych modlitw. Trudno odpowiedzieć na pytanie, czy modlitwa zanoszona przez więcej osób ma większą moc niż ta, którą zanosi jedna osoba, bo to nie tylko związane jest z ilością osób, ale również z wiarą, z zaufaniem do Boga, z gotowością przyjęcia Jego woli, ale niewątpliwie Wśród wielu zachęt związanych z modlitwą na kartach Słowa Bożego znajdujemy i tę. Aby modlić się wspólnie, aby modlić się w grupach, aby jak kiedyś powiedział Pan Jezus, jeżeli dwóch lub trzech uzgodni jakąś sprawę, jeżeli dwóch z Was uzgodni jakąś sprawę na ziemi i będziecie wspólnie się modlić, wysłucham Was. Oczywiście na kartach Pisma Świętego znajdujemy przykłady, gdy modlono się w licznych grupach, gdy na przykład apostołowie, apostoł Piotr czytamy tę historię w księdze dziejów apostolskich, został uwięziony, a następnie, a gdy znajdował się w więzieniu, wielka grupa wierzących modliła się wspólnie o Niego. Modlili się wspólnie o Niego. I Bóg pobłogosławił. Bóg uczynił cud. Bóg otworzył w niezwykły sposób drzwi więzienia i przyprowadził Piotra do modlących się. W innym miejscu czytamy w Księdze Dzieł Apostolskich, również w czwartym rozdziale, o tym, iż gdy przy innej okazji apostołowie zostali uwolnieni i opowiedzieli swoim zebranym, braciom, siostrom wszystko, co ich spotkało, to jak czytamy czwarty rozdział Księgi Dziejów Apostolskich, werset 24, ci zaś, gdy to usłyszeli, mowa jest o zgromadzonych tam braciach, siostrach, gdy to usłyszeli, podnieśli jednomyślnie głos do Boga i rozpoczęli modlitwę. W grupie złączonych w serc, jednomyślnie, podnosząc głos do Boga. Jak czytamy w dalszej części tej historii w wersecie 31, gdy skończyli modlitwę, zatrzęsło się miejsce, na którym byli zebrani, i napełnieni zostali wszyscy duchem świętym. Jest to bardzo wspaniała możliwość, jaką daje nam Bóg, iż możemy modlić się czasami samemu, ale również możemy dzielić się tymi intencjami modlitewnymi z innymi osobami i modlić się wspólnie. Kolejne pytanie pan Zbyszek napisał. Apostoł Jan w swoim liście, jest to pierwszy list Jana, rozdział 5. Pozwólcie, drodzy, że otworzę te słowa, by przeczytać je. Pierwszy list Jana, rozdział 5, werset 16 i 17. A jeżeli wiemy, że nas wysłuchuje, o co go prosimy, wiemy też, że otrzymaliśmy już od niego to, o co prosiliśmy. Jeżeli ktoś widzi, że brat jego popełnia grzech, lecz nieśmiertelny, niech się modli, a Bóg da mu żywot, to jest tym, którzy nie popełniają grzechu śmiertelnego. Wszak jest grzech śmiertelny, nie o takim mówię, żeby się modlić. I wracając do pytania, apostoł Jan w tym właśnie fragmencie napisał, że są grzechy na śmierć i zaleca, aby się nie modlić za takich, co tak grzeszą. Co to znaczy? Czym jest grzech śmiertelny? Niewątpliwie fragment, który przeczytałem przed chwilką, to jeden z najbardziej trudnych do zrozumienia fragmentów Pisma Świętego. Grzech śmiertelny. Tak naprawdę, drodzy Państwo, każdy pielęgnowany przez człowieka grzech grzech, którego człowiek nie chce porzucić, Grzech, z którym człowiek nie chce się rozstać. Jeżeli nic nie zmieni się do końca życia tego człowieka, może stać się tym grzechem śmiertelnym, grzechem, przez który człowiek traci wieczność. Drodzy, kiedy widzimy człowieka, który grzeszy, który upada, który idzie złą drogą, nie nam jest dane oceniać, czy to, to jest już taka sytuacja w życiu tego człowieka, taki upadek, że nie powinniśmy się o niego modlić. Drodzy, modlmy się o ludzi, którzy potykają się, upadają, idą złą drogą w swoim życiu. I nawet jeżeli czasami pomylimy się i będziemy modlić się o człowieka, który taki grzech popełnia, to jak ktoś kiedyś. Pięknie powiedział, lepiej pomylić się w łasce, aniżeli w surowości, w jakiejś surowej ocenie. Kolejne pytanie, właściwie nawiązujące do poprzedniego. Pan Romek pyta, jak rozpoznać, czy ktoś już popełnia grzech śmiertelny, czy nie, i czy w grzechu śmiertelnym chodzi o grzech przeciwko Duchowi Świętemu. Tak jak wspomniałem, jako ludzie potrafimy w pewien niedoskonały sposób osądzić, ocenić. A z drugiej strony i karty pisma świętego, i życie, podaje nam wiele przykładów osób, które wydawało się idą bardzo złą drogą i nie ma już dla nich nadziei, aby cokolwiek mogło się zmienić. Historia człowieka ukrzyżowanego obok. Krzyża Pana Jezusa. Ktoś mógłby przypuszczać, że ten człowiek jeszcze znajdzie ratunek, jeszcze znajdzie zbawienie. Historia Szawła, przywódcy religijnego, który z taką gorliwością, z takim zacięciem prześladował osoby wierzące. Powodował śmierć. Kobiet, mężczyzn, tylko dlatego, że wierzyli w Jezusa Chrystusa. Któż mógłby przypuszczać, że ten człowiek się nawróci i stanie się za jakiś czas wielkim, znanym w chrześcijaństwie, apostołem Pawłem? Niewątpliwie, drodzy, jeżeli ktokolwiek znajduje się na drodze, gdzie pielęgnuje grzech, gdzie nie przyjmuje tego przekonującego działania Ducha Świętego. To jest to zawsze niebezpieczne miejsce, bo jest to droga, która może doprowadzić człowieka ostatecznie do tego grzechu przeciwko Duchowi Świętemu, kiedy człowiek właściwie odrzuca już wszelki ratunek, wszelką pomoc, kiedy zamyka w pełni swoje serce na głos Ducha Świętego. Pan Romek pyta ponownie, czy modlitwa zanoszona do Boga, zapisana w księdze Jeremiasza, 17 rozdział, 18 werset? 17 rozdział, 18 werset, jest wskazówką dla nas, aby modlić się podobnie, to znaczy modlić się o ukaranie złych ludzi, o ich przerażenie, zawstydzenie? Ktoś by mógł powiedzieć, że Jeremiasz życzy im źle. Jakie pastor ma na ten temat zdanie? Kiedy otwieramy Siedemnasty rozdział Księgi Jeremiasza i w werset osiemnasty rzeczywiście czytamy tam fragment modlitwy Jeremiasza, w której mówi on tak: Niech będą zawstydzeni moi prześladowcy, lecz ja niech nie będę zawstydzony. Niech oni się przerażą, lecz niech ja się nie przerażę. Sprowadź na nich Dzień Nieszczęsny, a rozgrom ich podwójnym. Ogromem modli się remiarz Tak, kiedy spoglądamy na tę modlitwę, możemy powiedzieć, życzył im źle. Chciał pewnego rodzaju nieszczęścia w ich życiu. Drodzy, modlitwa jest takim szczerym, takim prawdziwym otwarciem serca przed Bogiem. W życiu spotykać nas mogą różne problemy. Różne doświadczenia. Akurat prorok Jeremiasz był człowiekiem, który doznał wielkich sprzeciwów ze strony ludzi otaczających go. Przekazywał Boże przesłanie, które spotykało się z niechętnym przyjęciem. Ludzie nastawali na jego życie. Ludzie bardzo wrogo traktowali go. Co dzieje się w naszych sercach, gdy ktoś traktuje nas wrogo? Czy niemal pewnym naturalnym odruchem serca nie jest może pewnego rodzaju uprzedzenie, niechęć, która się rodzi? Gdy przeżywałem takie sytuacje w swoim życiu, gdy pojawiała się może niechęć do kogoś w sercu, kto skrzywdził mnie, wyrządził coś niewłaściwego, przychodziłem do Boga, wiedząc, że sam nie jestem w stanie zmienić swojego serca, a nie chcąc pielęgnować owej niechęci, Mówiąc, Panie, Boże, oto moje serce, jest w nim pewnego rodzaju niechęć, zabierz ją, proszę, zmień moje serce. Pismo święte jest świadectwem, jest zapisem różnych wydarzeń, również różnych stanów w sercu człowieka, gdzie choćby jak tutaj prorok Jeremiasz uzewnętrznia swoje uczucia. Czy życzył tym ludziom źle? Wydaje mi się, że nie, ale być może ta modlitwa jest również, popatrzmy, i taką modlitwą: Niech oni się przerażą, sprowadź na nich dzień nieszczęsny. Drodzy, a może możemy spojrzeć na te słowa i w ten sposób, iż gdy człowiek idzie złą drogą. I gdyby wszystko układało się w jego życiu jak najlepiej, może nawet nie pomyślałby, że należy coś zmienić. Może czasami trzeba przerażenia w swoim życiu. Może czasami musi nas dotknąć dzień nieszczęsny, abyśmy otrząsnęli się, abyśmy zobaczyli, że kierunek życia, w którym idziemy, nie jest właściwy. Abyśmy zatrzymali się i zwrócili w tym właściwym kierunku. Pani Teresa pyta, tyle religii jest na świecie, każdy modli się do Boga. Do jakiego Boga się modlą? Czy powinniśmy używać imienia Boga? W jaki sposób powinniśmy zaczynać się modlić? Chrześcijanie robią znak krzyża, klękają, powtarzają litanie. A jak modlił się Jezus? Mamy tutaj pewne cytaty ze Słowa Bożego. Czy w domu modlitwy na nabożeństwie modlimy się właściwie? Czy śpiew jest modlitwą? Tak naprawdę mamy tutaj szereg pytań dotyczących modlitwy. Możemy rozmawiać z Bogiem, który jest Stwórcą, z Bogiem, który jest Zbawcą. Drodzy, modlitwa to rozmowa. Nie znajdujemy, korzystając z pytania pani Teresy, nie znajdujemy na kartach Pisma Świętego, Żadnej wskazówki, by wykonywać pewne szczególne znaki przed modlitwą czy kończąc ją. Nie znajdujemy żadnej wskazówki, aby również modlić się w sposób, który polegałby na powtarzaniu pewnych ułożonych przez kogoś innego modlitw. Modlitwa swoimi słowami. Modlitwa, która jest rozmową. Modlitwa, która. Naprawdę otwiera serce. Przez wiele lat swojego życia był taki czas, że modliłem się do Boga właśnie w sposób, który polegał na powtarzaniu pewnych ułożonych, przygotowanych modlitw. Ale w pewnym momencie, gdy Bóg zwrócił moją uwagę na Pismo Święte, zwrócił moją uwagę również i na to, że On pragnie rozmawiać ze mną, że On pragnie rozmawiać z każdym człowiekiem w taki osobisty sposób. Bóg pokazał mi coś lepszego rozmowę, która, tak jak z przyjacielem, przecież każdego dnia jest inna. Przecież, gdy rozmawiają małżonkowie, gdy rozmawiają rodzice, dzieci, przyjaciele, nigdy nasze rozmowy nie są dokładnie dzień po dniu przez wszystkie lata takie same. Zmienia się życie, zmieniają się sytuacje, okoliczności. Potrzebujemy tych konkretnych, tych aktualnych, tych prawdziwych, otwierających serce rozmów. Pani Margo pyta, czy pewne osoby mają dar modlitwy i czy Pan Bóg w szczególny sposób przez nie działa? Mogłabym powiedzieć, że modlitwy tych osób mają moc, widać Boże działanie. Mogę prosić o wyjaśnienie? Modlitwa jest przywilejem i koniecznością, którą każdy z nas, z której każdy z nas może korzystać, ale rzeczywiście, wśród różnych darów, które Bóg daje, jest też niewątpliwie dar modlitwy. I zapewne niektórzy ludzie posiadają taki szczególny dar modlitwy, rozmowy z Bogiem. Ten szczególny dar, który objawia się również tym, że możemy jakby pełniej dostrzegać wiele błogosławieństw, które spotyka tych, o których się modlą. Ktoś, kto podpisał się jako nikt, pisze: Jak się modlić, kiedy rozum wie, że należy i wierzy, że Bóg wysłuchuje, jednak nie ma ku temu siły, ani nawet wewnętrznej ochoty? Bo serce jest tak bardzo zniechęcone samym sobą, innymi ludźmi, kościołem, niesprawiedliwością, która dzieje się w jego i poczuciem bezsilności. Jak się modlić, gdy serce stało się jakby puste? Niezwykłe pytania, może raczej otwarcie swojego serca w tym temacie, o którym rozmawialiśmy. Rzeczywiście są takie chwile, są takie, Wydarzenia, które powodują, iż w naszym życiu nie znajdujemy słów, serce jest jakby puste. Zniechęcenie, wewnętrzna pustka, może rozgoryczenie. Jak się wtedy modlić? Drodzy, rozmawiając z Bogiem, możemy naprawdę rozmawiać z Nim o wszystkim. I zawsze możemy. I powinniśmy przychodzić do Boga w takim stanie ducha, jakim jesteśmy. Jedne z najpiękniejszych słów, które pojawiają się na kartach Pisma Świętego, znajdują się w szóstym rozdziale Ewangelii Jana, kiedy Pan Jezus, to jest werset 37, powiedział tak. Wszystko, co mi daje Ojciec, przyjdzie do mnie, a tego, który do mnie przychodzi, nie wyrzucę precz. Bez względu na stan ducha, możemy przyjść do Boga. Możemy powiedzieć Mu o tym, jak się czujemy, powiedzieć Mu o tym, że nie mamy słów, jest pustka, jest smutek, jest rozpacz. I po prostu prosić Go, nawet bez słów, a jedynie tą tęsknotą serca, tym westchnieniem. Bóg słyszy również coś, co możemy nazwać Takim krzykiem duszy, który nie jest ubrany w słowa, ale Bóg słyszy, Bóg czuje, rozumie i oby pomógł również w szczególny sposób tej osobie, która opisała to w taki sposób, swój stan. Pan Bogusław pyta raz jeszcze, jaka powinna być postawa podczas modlitwy według Słowa Bożego, jak indywidualna, jak i publiczna. Drodzy, to co jest najważniejsze, to w modlitwie rozmawiamy z kimś, kogo darzymy uwielbieniem, szacunkiem, czcią, z Bogiem, z Twórcą. Słowo Boże nie przedstawia nam jednej, jedynie słusznej postawy. Mówi o modlitwie stojąc, o modlitwie klęcząc, o modlitwie, w której ktoś pada na twarz. O modlitwie na posłaniu, gdy ktoś w nocy, może nie mogąc spać, wznosi swoje serce? Tak naprawdę nie ma takiego czasu, w którym nie moglibyśmy się modlić, i nie ma takiego miejsca, w którym nie moglibyśmy się modlić. To, co jest ważne, to aby poświęcać czas na modlitwę, aby modlić się. I do tego, dziękując za te pytania. Starałem się odpowiedzieć na jak największą ich liczbę. Niestety kilka pozostaje jeszcze bez odpowiedzi, ale chciałbym zakończyć nasze spotkanie. To już jest czas. I dziękuję również za intencje modlitewne, które pojawiły się. Pan Bogusław pisze: proszę o usilną modlitwę za siostrę taję, która zatruła się dwutlenkiem węgla. Od wczoraj jest nieprzytomna. Tylko Bóg może sprawić cud. Niech się dzieje Jego wola. Proszę też wasze zbory o modlitwę w tej intencji dziękuję, a Achran przedstawia taką oto intencję. Proszę, aby Bóg dał mi wytrzymałość w moim związku i rozwiązał te problemy, które mam z dziewczyną. I jeszcze Zbyszek, proszę o zdrowie dla mnie. Również chciałbym modlić się w jeszcze jednej intencji, moi znajomi mają ośmioletnią córeczkę. Kilka dni temu w stanie krytycznym znalazła się w szpitalu. Ma na imię Zuzia. Wiele osób modliło się i modli o nią. Gdy rozmawiałem z mamą Zuzi niedawno, dzięki Bogu Zuzia czuje się lepiej. Pragnę również, abyśmy teraz, kończąc to spotkanie przy Bożym Słowie, poświęcili czas na modlitwę i w tych intencjach, które zostały przedstawione, ale także w tych, które wierzę pozostają. W niejednym sercu. Ukochany Panie, drogi Boże, pragniemy podziękować Ci za cudowny przywilej modlitwy. I teraz, jako Twoje dzieci, nie dzięki temu, jacy jesteśmy, ale dzięki Twojej łasce, dzięki Twojej miłości, przychodzimy do Ciebie, by dziękować, by wywyższać Twoje święte imię i by przyjść. Z tymi szczególnymi prośbami, z tymi szczególnymi intencjami. Proszę, kochany Zbawicielu, o siostrę Taję, która jest nieprzytomna, która potrzebuje tak bardzo Twojej pomocy, Twojego wsparcia, Twojego cudownego, uzdrowieńczego działania. Bardzo proszę błogosław jej najbliższych. Błogosław proszę również Achrana, który prosi o wytrzymałość, o wytrwałość, o to, aby Bóg rozwiązywał jego problemy. Panie Jezu, Ty wiesz najlepiej, jakie one są i wiesz najlepiej, jak pomóc. Błogosław, by mógł uwielbić Ciebie i dziękować Ci za ich rozwiązanie. Błogosław również Zbyszkowi, który prosi o zdrowie, aby odczuł Twoją pomoc. Drogi Panie, prosimy również o Zuzie, abyś miał ją w swojej opiece, błogosławił ją i jej najbliższych. Boże, dziękując Ci za ten cudowny przywilej modlitwy, chcemy wywyższyć, uwielbić i dziękować również za to, jak odpowiesz na te intencje, które przedstawiliśmy Tobie, ale także na te, które wierzę, że w niejednym sercu naszych widzów są. Błogosław również je, ja, błogosław nas wszystkich i bądź z nami dalej w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Helping Daily Living jest trzynastoczęściową serią Fountain View Productions, stworzoną z myślą o dzieleniu się fundamentalnymi zasadami praktykowania chrześcijaństwa w codziennym życiu. To prosta droga, aby zapoznać z mocą Ewangelii Twoich przyjaciół, rodzinę czy współpracowników. Zdobądź te materiały dzwoniąc pod numer telefonu widoczny na ekranie, bądź zamów je na naszej stronie internetowej.